Panią Skalską, a ty dalej musisz ścielić łóżka, robić posiłki, chodzić na zakupy. Naprawdę mam wyrzuty sumienia. No może chcesz pomóc? Nie, po prostu się zastanawiam, jak się pozbyć wyrzutów sumienia. Kochanie, czy ty widziałaś strój Zuzi na bal przebierańców? Nie? A jak wygląda? Jak kat stylisty. O, kochanie! Kochanie złotko, chodź, pokaż się nam! Proszę. Oszalałaś, kotku, jak ty wyglądasz, skarbie! Czerń dawno wyszła z mody, teraz w tym sezonie tylko kobalt się liczy. Lepiej? Nie, nie lepiej. To jest niestosowny strój. Przecież ona wygląda jak... Jak ja? Zuzia, chodź tu. Niech się rodzice kłócą w spokoju. Ale ja chcę posłuchać. To nie nasza sprawa. Chodź. Ja po prostu nie rozumiem, jak możesz pozwalać jej tak się ubierać. Powinnaś dawać jej przykład. Kochanie, przecież ty uwielbiasz mój styl, a ona się ubrała zupełnie jak ja. Ty to uwielbiasz, no. Tak, ale ty jesteś dużo starsza. Starsza, nie tak jak myślisz, tylko starsza od takiej ledwo narodzonej Zuzi. Tak, starsza. Jako matka masz większy ciężar. Gatunkowy. Nie rób takiej miny, proszę cię, bo wyglądasz przerażająco. Kochanie, nie, nie bój się mnie. To tylko ja, twoja stara, gruba i przerażająca żona, Max. Kochanie, odkąd jesteśmy małżeństwem, powinniśmy bardziej uważać na to, co robimy i co mówimy. Rozumiem. Tak. Na przykład dzisiaj na kolację przychodzi chłopak Małgosi. No i każdy facet patrzy na teściową, żeby zobaczyć, co go potencjalnie czeka. i ty też tak zrobiłeś, prawda? Ej, co? Komu teraz głupio? Chodzi mi o to, że powinnaś być bardziej skromna. No, na przykład ta sukienka. No, wyglądasz jak kobieta, która. Która już po 4 latach wskoczyła facetowi do łóżka, prawda, Max? Franiu, posłuchaj. Musimy działać zgodnie. Musimy działać jak jeden organizm. Rozumiem. Jesteśmy jednym organizmem. Tak. Twoim organizmem. Tak. Max, mamy tylko jeden problem, kochanie. Dziś wieczorem Aha. boli nas głowa. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Ja nie rozumiem, dlaczego Max uważa, że ja daję zły przykład dzieciom. Czy ja im kiedykolwiek źle doradziłam? To jest najgorszy dzień w moim życiu. Co się dzieje, kochanie? Co się stało? Kamila powiedziała, że za nic się ze mną nie umówi. Skarbie, a czy dłubałeś przy niej w zębach złotą kartą kredytową, tak jak ci doradzałam? Nie, zwykło. Nie słuchasz mnie, Adaś. Moim zdaniem ty super je wychowujesz. Dzięki. No, Franka, ty umiesz tak zniżyć się do ich poziomu i potem w jednej chwili, jak gdyby nigdy nic, intralokutować ze mną. Franiu! Zaraz przyjeżdża mój chłopak. Boże, ja chyba tego nie przeżyję. A co, musisz przygotować Chateaubriandę? Czyścić srebra, czy wyczesać frędzle od dywanów? Nie, przecież ty to robisz. No to wrzuć luz, młoda. Ej, Kondziu, co się dzieje? Od rana jesteś taki przybity. A, ja od dawna obserwuję Małgosię, jak się rozwija, uczy, wchodzi w życie. A ja ciągle jestem kamerdynerem. O, smutny Kondzio, biedak. Ciągle nie może pogodzić się z tym, że jest tutaj na służbie. Początkowo też miałam z tym problem, ale potem tak jakoś poradziłam sobie z tym. No ty mów lepiej, co dzisiaj No założysz. właśnie, pożyczę od Franki taką śliczną, króciutką O nie, spódniczkę. nie, kochanie, żadnej ślicznej, króciutkiej spódniczki. Założysz dzisiaj elegancką, czarną, nobliwą sukienkę. Ale dlaczego? Dlatego, że jestem dla ciebie przykładem. Dlatego. Tato, tylko błagam cię, nie skompromituj mnie, dobrze? Małgosia, ja mam inny pomysł.
Ja pójdę do gabinetu, będę siedział tam tak cichutko, cichutko, dopóki twój chłopak nie wyjdzie z naszego domu, dobra? Naprawdę? Ojej, poproszę Kondzia, żeby ci przystawki przyniósł, co? Dziękuję ci, córeczko. Nie ma mowy, to jest mój dom, ja będę robił nim, co mi się żywnie podoba. I jeżeli ja będę miał ochotę powiedzieć twojemu chłopakowi przezabawną wiązankę anegdot o Ordonce, to ja mu ją opowiem. Aniu, ratuj, błagam, Ordon. Kochanie, pozwól ojcu być sobą. Dziękuję ci, kochanie. Skarbie, jeżeli naprawdę zależy ci na tym chłopaku, to któregoś dnia będziesz musiała mu przedstawić swoją rodzinę. Nie da się jej ukrywać w nieskończoność. Wiem, bo próbowałam. A ty nie narób mi obciachu znowu, dobra? Już obrzydziłeś mnie wszystkim moim chłopakom. Tak, obaj się obrazili. Hej, 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 wyluzuj. Hej, nie ma nic gorszego niż zdesperowana kobieta, która dostaje histerii na samą myśl, że facet może ją zostawić. O mój Boże, to on! Popraw usta, nie garb się i na litość bosko nie przegap tej szansy. Nie ty, kochanie, gdzie ona? Ona jest starsza. Cześć. Cześć. Więc to jest Michał. Michał, to są moi rodzice. Dzień dobry. Hej, witaj. Albo mi się wydaje, albo my się skądś znamy. Ja też mam takie wrażenie, że skądś ciebie znam. Ty jesteś aktorem? Widziałem ciebie w czymś? Może w bieliźnie. Jestem modelem. No, Michał jest na połowie billboardów w mieście. O rany, to ty jesteś tym chłopakiem w bieliźnie? Kochanie, kochanie, masz z gabinetu widok na jego pośladki. Michał, pokaż to. Oj, proszę cię. No nie. Zrób. Naprawdę? O. No dobra. Mhm, tak, to on. Bez spodni jest jeszcze lepszy. Co ty powiedziałaś? Przepraszam, co ty powiedziałaś? Kochanie, 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 a może opowiesz Michałowi swoją przezabawną wiązankę anegdot o Ordonce? Ty się naprawdę interesujesz przedwojennym kinem? Michał. No dobra, Michał, opowiedz nam, jak to się zostaje takim modelem od majtek? Idzie się na uniwerek i studiuje romanistykę, dopóki ktoś ci nie zaproponuje 4000 za jeden dzień pracy. A ja pracuję 5 dni w tygodniu. Michał, a czym zajmuje się twój ojciec? Prowadzi prywatną klinikę. Dzyni. Robi operacje plastyczne największym gwiazdom. Dzyń, dzyń. Tak, niektóre kobiety zrobią wszystko, żeby się nie zestarzeć. A te najbardziej zdesperowane podają fałszywe nazwiska. Dobranoc wszystkim, lecę. Pani Poniatowska? Musiałeś mnie z kimś pomylić, Michał. Powiedz mi, Michał, jak długo znasz moją przeuroczą i wciąż jeszcze bardzo młodą córeczkę? Półtora miesiąca. Przypomniało mi się, jak ja pierwszy raz przyprowadziłam chłopaka do domu. Było zupełnie jak dziś, tyle że to moja matka go całowała. Z wdzięczności. A powiedz, Michał, z czego zamierzasz żyć, kiedy przestaną utrzymywać cię twoje pośladki? Wiem, co pan chce powiedzieć, że dla pana córki model to żadna partia. Nawet jeśli przekroczył drugi próg podatkowy. Żyjesz, Kondziu? W moich zarobkach to raczej wegetacja. Bardzo kocham pańską córkę i mam wobec niej poważne zamiary. O mój Boże, czy on nie jest słodki jak kremówka z Brzeskiej? Jak co? Cukiernia pani Ziuty na Brzeskiej. Najlepsze po naszej stronie Wisły. O mój Boże, i do tego jest z Pragi. Jestem najszczęśliwszą matką na świecie. Moja córka wychodzi za mąż, a chłopak piękny, rumiany i do tego z Pragi. Zaraz, 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 stop. Jakie za mąż? Młodzi ludzie powinni się wstrzymywać z takimi decyzjami, nawet jeśli wydaje im się, że bardzo się kochają. Tak, to prawda, ale niech nie wstrzymują się do emerytury. Kochanie, no, kopnąłeś mnie. Tak. Ała. Dobra, to my już pójdziemy jeszcze do kina, musimy iść do klubu, wrócimy późno. Idźcie, kochani, idźcie, bawcie się, używajcie życia, bo potem to... Ała! Max, przestań mnie kopać. Jeżeli masz taką melodię do kopania, to się zapisz do reprezentacji. Może w końcu wygramy. Bardzo, mówisz się bardziej jakiejś siostra niż matka. Max, czepiasz się chłopaka. Jest młody, ciężko pracował na swój sukces. Pewnie kupił sobie jakąś cudowną, małą kawalerkę, albo pewnie wynają. Właśnie kupiłem apartament. Chłopcze, dobij mnie. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego zawsze jak się kłócimy, kiedy ja dochodzę do głosu, ty nagle wychodzisz.
żeby nie musieć słuchać ciebie. Wiesz, w czym tkwi problem? Aha. Że ty chcesz być dla dzieci koleżanką, a my powinniśmy być dla nich jak surowi nauczyciele. O co ci chodzi? O to, że mam dobry kontakt z Małgosią? O to ci chodzi? I zobacz, i teraz ja powinienem coś powiedzieć, tak? To dlaczego nie wychodzisz? No bo nie masz nic do powiedzenia. Nie przyszło ci do głowy, że one wykorzystują twój dobry kontakt do tego, żeby robić, co im się tylko żywnie podoba? Ja tylko próbuję pomóc Małgosi dorosnąć. Może któregoś dnia będzie dzięki temu potrafiła podejmować samodzielnie ważne decyzje. Więc błagam, zaufaj mi, Max. Może masz rację? Aha. Co się ze mną stało? Przecież ja byłem takim wdechowym, równym starym. Uh-huh. Franiu. Ja nie potrafię nawet wyrazić tego, jak się cieszę, że cię mam. Kochanie, ja też. Ale za to myślę, że będę mogła nieźle to pokazać. Zapalę świecę. Okej, okay. Pójdę po lody czekoladowe. Po co? No chyba muszę coś na sobie mieć. Franiu, no. Tak mi przykro, że się przeze mnie pokłóciłaś z tatą, wiesz? Tak. Kochanie, czy mogłybyśmy o tym porozmawiać w drodze do lodówki? Ale to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, że traktujesz mnie i Michała jak dorosłych. W końcu możemy robić w sumie co chcemy, prawda? No kochanie, to pewnie dlatego, że kiedyś też byłam w twoim wieku nawet dwa razy. Po prostu uważam, że dorośli powinni wspierać młodzież. Właśnie dzięki temu twojemu wsparciu, wiesz, zdecydowałam, że zamieszkam u Michała. Kochanie, naprawdę? O, to cudownie! A nie potrzebujecie niani? Bo zdaje się, że już mogę sobie zacząć szukać pracy. Kochanie, rozmawiałeś już dzisiaj z Małgosią? Nie, na razie nie. Świetnie. Witaj, skarbie ty moje. Kochanie. Wiesz, Max, miałam ci wczoraj wieczorem coś powiedzieć, ale właściwie tak potem zapomniałam. No ja też zapomniałem ci o czymś powiedzieć. Dobra, ty mów pierwszy. Kochanie, byłaś wczoraj fantastyczna. Ja zawsze z tobą się czuję niesamowicie, ale wczoraj przeszłaś samą siebie. Byłaś niezwykle hojna. Wiesz, Max, podchodzę do tego tak, jakby każdy nasz raz miałby być tym ostatnim. Podoba mi się to podejście. Myślałam, że po ślubie trochę się opamiętacie. O mój Boże, Karolina, co ci się stało? Nic. Byłam na potoksie i chyba lekarz trafił w nerw. No ale też chyba przesadził z dawką. Był przejęty tym, że jego syn zamieszkał z twoją córką. Co się stało? Małgosia przeze mnie doprowadziła się do swojego chłopaka, a Powiatowska wszystko powiedziała Maxowi. Przestaniesz ty uciekać, czy nie? Nie! Wiedziałem, że tak będzie. To śmierć. Tak to jest, jak rodzice zachowują się jak dzieci. Bla, bla, bla. A kuku? Boże, ordonka! Gdzie? Niemożliwe. Otworzę. Czuwaj! W ramach akcji Piorun prowadziłem prześwieteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci z domów dziecka. Czuwaj, spróbuję coś znaleźć. Mamo, harcerze. No, no. Mamo, godzinę temu wrzuciłam tutaj pół kilo krówek. Co się z nimi stało? Co, dała się jakimś innym harcerzom? Tak, tak. To może chociaż daj im parę groszy, no. O, widzisz. No, dobry pomysł. Dobry. Czuwaj. Czuwaj. W ramach akcji Piorun prowadziłem prześwieteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci z domów dziecka. No, dajcie te woreczki.
Proszę bardzo, bardzo. I jeszcze jednemu chłopczykowi. I powodzenia, chłopcy. Dziękujemy. Nie ma za co. Czuwaj. 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 Moja matka też zbierała dary dla biednych dzieci. Wyciągała łakocie dosłownie od każdego i dzieliła się z ubogimi. Prawda, Tereska? Tak. Tak. No mówisz, mam problem. Znowu pokłóciłam się z Maksem. On uważa, że to moja wina, że Małgosia wyprowadziła się do chłopaka. Wiesz, na czym polega twój błąd? No. To, że za dużo czasu spędzasz z Maksem. Ja po 35 latach małżeństwa z twoim ojcem spędziłam z nim może, no, góra pół roku. Mamo, jeżeli czegoś nie wymyślę, żeby Małgosia wróciła do domu, będę z powrotem musiała się tutaj wprowadzić. Skarbie, strasznie się martwię, że już zaczynasz kłócić się z mężem. Nie wiem. O! 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 O Boże, co się stało? O Boże, jak mi wali serce. O! O, ja chyba już nie dożyję do świąt. Ja kupiłam już wszystkie ciasta. O! A nawet już jest żarłe. O! Dlaczego mi to robisz? Te wasze kłótnie mnie wykończą. Przepraszam. O! Mamo, przepraszam, przepraszam, gdzie nie chciałam cię zdenerwować. Mamo, co mam zrobić? Uczyć się! Przed chwilą na własnej skórze poczułaś potęgę poczucia winy. To jest najpotężniejsza broń matki. Dzięki niej zmusisz Małgosię do powrotu. Mamo, myślisz, że już jestem gotowa, żeby posłużyć się tą mocą? Używaj jej. Doskonal ją. Przekaż potomnym. Od razu do rzeczy. Wybij sobie z głowy, że tutaj się przeniesiesz. Na pewno nie. Moja córka nie będzie mieszkała w najbardziej wypasionym apartamencie w Warszawie. Prawda, że jest cudowny. Tak, ale nie o to chodzi. Skarbie, zakochałaś się w obrazku, rozumiesz? Tacy ludzie w rzeczywistości nie istnieją. No może z wyjątkiem twojego chłopaka. Dobry wieczór. Hej, Michał. Jest pani naszym pierwszym gościem. Swoją drogą, to niesamowite, że pani tak dobrze się dogaduje z Małgosią. A wiesz, kochany, jak to jest, jak się ma dorosłe dzieci w wieku 20 kilku lat. To znaczy, jak dzieci mają 20 parę lat? Nie. No, tak czy owak. Powiedzcie mi, czy wy naprawdę chcecie razem zamieszkać? Mhm. Tak. Co ja mogę powiedzieć? Ja po prostu mogę... Ała. Ała. Ania? Ania, co ci jest? Teraz mu przejdzie. Ona chyba ma zawał. Franiu, tak mi przykro. Michał, chyba muszę się wyprowadzić do domu. Naprawdę? Nie. Numer z poczuciem winy nie działa na zakochane nastolatki. Wiedziałam o tym, tylko zapomniałam. Hej, ale przynajmniej będę mogła powiedzieć twojemu ojcu, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Chcecie razem zamieszkać? Mhm. Okej, okay. Jesteście dorośli. Macie moje błogosławieństwo. Małgorzato! O mój Boże, Max! O mój Boże! O mój Boże! Ratuj mnie! Michał, skryję się za tobą, napręż mięśnie! Małgosia! Tato, daj sobie spokój, kocham Michała, Frania dała nam swoje błogosławieństwo. Proszę cię, zgódź się. Czy ty im dałaś swoje błogosławieństwo? O. Daruj sobie, numer z poczuciem winy nie działa na mężów. Kochanie, ale o co ci chodzi, no? Podjęli jakąś decyzję, tak? Podjęli decyzję, są dorośli i ja ją zaakceptowałam. A ja nie mam takiego zamiaru. Rozumiem, czyli tak na ślepo. Wolisz się z nią kłócić, zamiast wysłuchać i zrozumieć. Tak. O Boże, z kim ja się związałam? Wyobraź sobie, że ja zadaję sobie dokładnie to samo pytanie. Naprawdę? Tak. Okej, w takim razie może chcesz się nad tym pozastanawiać na osobności, tak. I osobno. Może chcę, proszę bardzo. Żebyś nie żałował, Max. Nie no, przestańcie, bez przesady. Co? Ty się nie wtrącaj, dobrze? Kurczę, one się przez nas jeszcze rozwiodą. Ale ja nie chcę, żeby później było na mnie. No ja też nie chcę. Kochanie, przepraszam cię, ale chyba musimy to odłożyć na później, dobra? Nie gniewaj się na mnie. Odwiozę cię. Dobra. Tato, jadę do domu.
Nie mogę w to uwierzyć. Że oni nabrali się tak łatwo. Max, mówiłam, że to wszystko odkręcę. Byłeś fantastyczna, przecież to jest rola Oscarowa. Ale no. Kochanie, ty też byłeś mocny, taki poważny, męski, taki ostry. Proszę pan, bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale odebrałem pańskie wyniki. Wygląda na to, że zostało panu 4 tygodnie życia. Konrad, daruj sobie, plan A zadziałał. I to jest jego mieszkanie? Tak. Oj, panie Skalski. Jesteśmy tu sami? Za chwilę kolejny odcinek Niani. Córka Skalskiego podejrzewa, że jest w ciąży. Frania zabiera ją do ginekologa. Max przypadkowo o wszystkim się dowiaduje. Nie, Zuziu, widzisz, jak się zbiera dary, to trzeba przeprowadzić selekcję. My nie możemy pozwolić, żeby dzieciom coś się stało, prawda? O, taka na przykład czekolada z orzechami. Bardzo niebezpieczna, bardzo. Odwrócisz się na chwilę i po zębie, rozumiesz? To odpada, prawda? Teraz masz draże, jeszcze gorzej. Można się udławić po prostu. No i z tego, co ja tutaj widzę, to tutaj są same śmiertelne, kochanie, pułapki. I my nie możemy tego dać dzieciom, niestety. Wyrzucisz wszystko do śmieci? No tak, tak. Mam robić w sumie co chcemy, prawda? No kochanie, to pewnie dlatego, że kiedyś też byłam w twoim wieku nawet 2 razy. Po prostu uważam, że dorośli powinni wspierać młodzież. Tak. Właśnie dzięki temu twojemu wsparciu, wiesz, zdecydowałam, że zamieszkam Michała. Kochanie, naprawdę? O, to cudownie! A nie potrzebujecie niani? Bo zdaje się, że już mogę sobie zacząć szukać pracy. Kochanie, rozmawiałeś już dzisiaj z Małgosią? Nie, na razie nie. Świetnie. Witaj, skarbie ty moje. Kochanie. Wiesz, Max, miałam ci wczoraj wieczorem coś powiedzieć, ale właściwie tak potem zapomniałam. No ja też zapomniałem ci o czymś powiedzieć. Dobra, ty mów pierwszy. Kochanie, byłaś wczoraj fantastyczna. Ja zawsze z tobą się czuję niesamowicie, ale wczoraj przeszłaś samą siebie. Byłaś niezwykle hojna. Wiesz, Max, podchodzę do tego tak, jakby każdy nasz raz miałby być tym ostatnim. Podoba mi się to podejście. Myślałam, że po ślubie trochę się opamiętacie. O mój Boże, Karolina, co ci się stało? Nic. Byłam na potoksie i chyba lekarz trafił w nerw. No ale też chyba przesadził z dawką. Był przejęty tym, że jego syn zamieszkał z twoją córką. Co się stało? Małgosia przeze mnie doprowadziła się do swojego chłopaka, a Bogatowska wszystko powiedziała Maxowi. Przestaniesz ty uciekać, czy nie? Nie! Wiedziałem, że tak będzie. To śmierć. Tak to jest, jak rodzice zachowują się jak dzieci. Bla, bla, bla. A kuku. O mój Boże, ordonka! Gdzie? Niemożliwe.
Otworzę. Czuwaj! W ramach akcji Piorun prowadziłem prześwieteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci z domów dziecka. Czuwaj, spróbuję coś znaleźć. Mamo, harcerze. No, no. Mamo, godzinę temu wrzuciłam tutaj pół kilo krówek. Co się z nimi stało? Co, dała się je jakimś innym harcerzom? Tak, tak. To może chociaż daj im parę groszy, no. O, widzisz. No, dobry pomysł. Dobry. Czuwaj! Czuwaj! W ramach akcji Piorun prowadziłem prześwieteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci z domów dziecka. No, dajcie te woreczki. Proszę bardzo, bardzo. I jeszcze jednemu chłopczykowi. I powodzenia, chłopcy. Dziękujemy. Nie ma za co. Czuwaj. 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 Moja matka też zbierała dary dla biednych dzieci. Wyciągała łakocie dosłownie od każdego i dzieliła się z ubogimi. Prawda, Tereska? Tak, tak. No mówisz... Mam problem, znowu pokłóciłam się z Maksem. On uważa, że to moja wina, że Małgosia wyprowadziła się... Kondziu, naprawdę to niesprawiedliwe. Ja zostałam panią Skalską, a ty dalej musisz ścielić łóżka, robić posiłki, chodzić na zakupy. Naprawdę mam wyrzuty sumienia. No może chcesz pomóc? Nie, po prostu się zastanawiam, jak się pozbyć wyrzutów sumienia. Kochanie, czy ty widziałaś strój Zuzi na bal przebierańców? Nie, a jak wygląda? Jak kac stylisty. O, kochanie, kochanie Złotko, chodź pokaż się nam. Proszę. Oszalałaś, Kosku, jak ty wyglądasz, skarbie. Czerń dawno wyszła z mody, teraz w tym sezonie tylko kobalt się liczy. Lepiej? Nie, nie lepiej, to jest niestosowny strój. Przecież ona wygląda jak... Jak ja. Zuzia, chodź tu. Niech się rodzice kłócą w spokoju. Ale ja chcę posłuchać. To nie nasza sprawa. Chodź. Ja po prostu nie rozumiem, jak możesz pozwalać jej tak się ubierać. Powinnaś dawać jej przykład. Kochanie, przecież ty uwielbiasz mój styl, a ona się ubrała zupełnie jak ja. Ty to uwielbiasz, no. Tak, ale ty jesteś dużo starsza. Starsza, nie tak jak myślisz, tylko starsza od takiej ledwo narodzonej Zuzi. Tak, starsza. Jako matka masz większy ciężar. Gatunkowy. Nie rób takiej miny, proszę cię, bo wyglądasz przerażająco. Kochanie, nie, nie bój się mnie. To tylko ja, twoja stara, gruba i przerażająca żona, Max. Kochanie, odkąd jesteśmy małżeństwem, powinniśmy bardziej uważać na to, co robimy i co mówimy. Rozumiem. Tak. Na przykład dzisiaj na kolację przychodzi chłopak Małgosi. No i każdy facet patrzy na teściową, żeby zobaczyć, co go potencjalnie czeka. Rozumiem i ty też tak zrobiłeś, prawda? Ej, co? Komu teraz głupio? Chodzi mi o to, że powinnaś być bardziej skromna, no, na przykład ta sukienka. No, wyglądasz jak kobieta, która... Która już po 4 latach wskoczyła facetowi do łóżka, prawda, Max? Franiu, posłuchaj. Musimy działać zgodnie. Musimy działać jak jeden organizm. Rozumiem. Jesteśmy jednym organizmem. Tak. Twoim organizmem. Tak. Max, mamy tylko jeden problem, kochanie. Dziś wieczorem... Aha. Boli nas głowa. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Ja nie rozumiem, dlaczego Max uważa, że ja daję zły przykład dzieciom. Czy ja im kiedykolwiek źle doradziłam? To jest najgorszy dzień w moim życiu. Co się dzieje, kochanie? Co się stało? Kamila powiedziała, że za nic się ze mną nie umówi. Skarbie, a czy dłubałeś przy niej w zębach złotą kartą kredytową, tak jak ci doradzałam? Nie, zwykło. Nie słuchasz mnie, Adaś. Moim zdaniem ty super je wychowujesz. Dzięki. No, Franka, ty umiesz tak zniżyć się do ich poziomu i potem w jednej chwili jak gdyby nigdy nic...
intralokutować ze mną. Największym gwiazdom. Dzeń, dzeń. Tak, niektóre kobiety zrobią wszystko, żeby się nie zestarzyć. A te najbardziej zdesperowane podają fałszywe nazwiska. Dobranoc wszystkim, lecę. Pani Poniatowska? Musiałeś mnie z kimś pomylić, Michał. Powiedz mi, Michał, jak długo znasz moją przeuroczą i wciąż jeszcze bardzo młodą córeczkę? Półtora miesiąca. Przypomniało mi się, jak ja pierwszy raz przyprowadziłam chłopaka do domu. Było zupełnie jak dziś, tyle że to moja matka go całowała. Z wdzięczności. A powiedz, Michał, z czego zamierzasz żyć, kiedy przestaną utrzymywać cię twoje pośladki? Wiem, co pan chce powiedzieć, że dla pana córki model to żadna partia. Nawet jeśli przekroczył drugi próg podatkowy. Żyjesz, kądziu? W moich zarobkach to raczej wegetacja. Bardzo kocham pańską córkę i mam wobec niej poważne zamiary. O mój Boże, czy on nie jest słodki jak kremówka z Brzeskiej? Jak co? Cukiernia pani Ziuty na Brzeskiej. Najlepsze po naszej stronie Wisły. O mój Boże, i do tego jest z Pragi. Jestem najszczęśliwszą matką na świecie. Moja córka wychodzi za mąż, a chłopak piękny, rumiany i do tego z Pragi. Zaraz, stop. Jakie za mąż? Młodzi ludzie powinni się wstrzymywać z takimi decyzjami, nawet jeśli wydaje im się, że bardzo się kochają. Tak to prawda, ale niech nie wstrzymują się do emerytury. Kochanie, no. Kopnąłeś mnie. Tak. Ała. No. Dobra, to my już pójdziemy jeszcze do kina, musimy iść do klubu, wrócimy późno. Idźcie, kochani, idźcie, bawcie się, używajcie życia, bo potem to... Ała! Max, przestań mnie kopać. Jeżeli masz taką melodię do kopania, to się zapisz do reprezentacji. Może w końcu wygramy. Bardzo, mówisz się bardziej jakiejś siostra niż matka. Max, czepiasz się chłopaka. Jest młody, ciężko pracował na swój sukces. Pewnie kupił sobie jakąś cudowną, małą kawalerkę, albo pewnie wynają. No właśnie kupiłem apartament. Chłopcze, dobij mnie. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego zawsze jak się kłócimy, kiedy ja dochodzę do głosu, ty nagle wychodzisz. Żeby nie musieć słuchać ciebie. Wiesz, w czym tkwi problem? Aha. Że ty chcesz być dla dzieci koleżanką, a my powinniśmy być dla nich jak surowi nauczyciele. O co ci chodzi? O to, że mam dobry kontakt z Małgosią? O to ci chodzi? I zobacz, i teraz ja powinienem coś powiedzieć, tak? To dlaczego nie wychodzisz? No bo nie masz nic do powiedzenia. Nie przyszło ci do głowy, że one wykorzystują twój dobry kontakt do tego, żeby robić co im się tylko żywnie podoba? Ja tylko próbuję pomóc Małgosi dorosnąć. Może któregoś dnia będzie dzięki temu potrafiła podejmować samodzielnie ważne decyzje. Więc błagam, zaufaj mi, Max. Może masz rację? Aha. Co się ze mną stało? Przecież ja byłem takim wdechowym, równym starym. Uh-huh. Franiu. Ja nie potrafię nawet wyrazić tego, jak się cieszę, że cię mam. Kochanie, ja też. Ale za to myślę, że będę mogła nieźle to pokazać. Zapalę świecę. Okej, okay, pójdę po lody czekoladowe. Po co? No chyba muszę coś na sobie mieć. Franiu, no. Tak mi przykro, że się przeze mnie pokłóciłaś z tatą, wiesz? Tak. Kochanie, czy mogłybyśmy o tym porozmawiać w drodze do lodówki? Ale to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, że traktujesz mnie i Michała jak dorosłych. W końcu może... Franiu! Zaraz przyjeżdża mój chłopak. Boże, ja chyba tylko nie przeżyję. A co, musisz przygotować Chateaubriandę? Wyczyścić srebra, czy wyczesać frędzl od dywanu? Nie, przecież ty to robisz. No to wrzuć luz, młoda. Ej, Kondziu, co się dzieje? Od rana jesteś taki przybity. Ja od dawna obserwuję Małgosię, jak się rozwija, uczy, wchodzi w życie. Ja ciągle jestem kamerdynerem. Smutny kądzio, biedak. Ciągle nie może pogodzić się z tym, że jest tutaj na służbie. Początkowo też miałam z tym problem, ale potem tak jakoś poradziłam sobie z tym. No ty mów lepiej, co dzisiaj założysz. No właśnie, pożyczę od Franki taką śliczną, króciutką spódniczkę. O nie, nie, kochanie, żadnej ślicznej, króciutkiej spódniczki. Założysz dzisiaj elegancką, czarną, nobliwą sukienkę. Ale dlaczego? Dlatego, że jestem dla ciebie przykładem. Dlatego.
Tato, tylko błagam cię, nie skompromituj mnie, dobrze? Małgosia, ja mam inny pomysł. Ja pójdę do gabinetu, będę siedział tam tak cichutko, cichutko, dopóki twój chłopak nie wyjdzie z naszego domu, dobra? Naprawdę? Ojej, poproszę Kondzie, żeby ci przystawki przyniósł, co? Dziękuję ci, córeczko. Nie ma mowy, to jest mój dom, ja będę robił nim, co mi się żywnie podoba. I jeżeli ja będę miał ochotę powiedzieć twojemu chłopakowi przezabawną wiązankę anegdot o Ordonce, to ja mu ją opowiem. Franiu, ratuj, błagam, Ordon. Kochanie, pozwól ojcu być sobą. Dziękuję ci, kochanie. Skarbie. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym chłopaku, to któregoś dnia będziesz musiała mu przedstawić swoją rodzinę. Nie da się jej ukrywać w nieskończoność. Wiem, bo próbowałam. A ty nie narób mi obciachu znowu, dobra? Już obrzydziłeś mnie wszystkim moim chłopakom. Tak, obaj się obrazili. Hej, 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 wyluzuj. Hej, nie ma nic gorszego niż zdesperowana kobieta, która dostaje histerii na samą myśl, że facet może ją zostawić. O mój Boże, to on! Popraw usta, nie garb się i na litość bosko nie przegap tej szansy. Nie ty, kochanie, gdzie ona? Ona jest starsza. Cześć. Cześć. Więc to jest Michał. Michał, to są moi rodzice. Dzień dobry. Hej, witaj. Albo mi się wydaje, albo my się skądś znamy. Ja też mam takie wrażenie, że skądś ciebie znam. Ty jesteś aktorem? Widziałem ciebie w czymś? Może w bieliźnie. Jestem modelem. No, Michał jest na połowie billboardów w mieście. O rany, to ty jesteś tym chłopakiem w bieliźnie? Kochanie, kochanie, masz z gabinetu widok na jego pośladki. Michał, pokaż to. Oj, proszę cię. No nie. Zrób. Naprawdę? O. No dobra. Mhm, tak, to on. Bez spodni jest jeszcze lepszy. Co ty powiedziałaś? Przepraszam, co ty powiedziałaś? Kochanie, 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 a może opowiesz Michałowi swoją przezabawną wiązankę anegdot o Ordonce? Ty się naprawdę interesujesz przedwojennym kinem? Michał. No dobra, Michał, opowiedz nam, jak to się zostaje takim modelem od majtek? Idzie się na uniwerek i studiuje romanistykę, dopóki ktoś ci nie zaproponuje 4000 za jeden dzień pracy. A ja pracuję 5 dni w tygodniu. Michał, a czym zajmuje się twój ojciec? Prowadzi prywatną klinikę. Dzyni. Robi operacje plastyczne do chłopaka. Wiesz, na czym polega twój błąd? No. To, że za dużo czasu spędzasz z Maksem. Ja po 35 latach małżeństwa z twoim ojcem spędziłam z nim może, no, góra pół roku. Mamo, jeżeli czegoś nie wymyślę, żeby Małgosia wróciła do domu, będę z powrotem musiała się tutaj wprowadzić. Skarbie, strasznie się martwię, że już zaczynasz kłócić się z mężem. Ja wiem. O Boże, co się stało? O Boże, jak mi wali serce. O, ja chyba już nie dożyję do świąt. Ja kupiłam już wszystkie ciasta. O! A nawet już je zżarłem. O, dlaczego mi to robisz? Te wasze kłótnie mnie wykończą. Przepraszam. O! Mamo, przepraszam, przepraszam, gdzie nie chciałam cię zdenerwować. Mamo, co mam zrobić? Uczyć się. Przed chwilą na własnej skórze poczułaś potęgę poczucia winy. To jest najpotężniejsza broń matki. Dzięki niej zmusisz Małgosię do powrotu. Mamo, myślisz, że już jestem gotowa, żeby posłużyć się tą mocą? Używaj jej. Doskonal ją. Przekaż potomnym. Od razu do rzeczy. Wybij sobie z głowy, że tutaj się przeniesiesz. Na pewno nie. Moja córka nie będzie mieszkała w najbardziej wypasionym apartamencie w Warszawie. Prawda, że jest cudowny. Tak, ale nie o to chodzi, skarbie. Zakochałaś się w obrazku, rozumiesz? Tacy ludzie w rzeczywistości nie istnieją. No może z wyjątkiem twojego chłopaka. Dobry wieczór. Hej, Michał. Jest pani naszym pierwszym gościem.
Swoją drogą, to niesamowite, że pani tak dobrze się dogaduje z Małgosią. A wiesz, kochany, jak to jest, jak się ma dorosłe dzieci w wieku 20 kilku lat. To znaczy, jak dzieci mają 20 parę lat. Nie. No, tak czy owak. Powiedzcie mi, czy wy naprawdę chcecie razem zamieszkać? Mhm. Tak. Co ja mogę powiedzieć? Ja po prostu mogę... Ała. Ała. Ania? Ania, co ci jest? Teraz mu przejdzie. Ona chyba ma zawał. Franiu, tak mi przykro. Michał, chyba muszę się wyprowadzić do domu. Naprawdę? Nie. Numer z poczuciem winy nie działa na zakochane nastolatki. Wiedziałam o tym, tylko zapomniałam. Hej, ale przynajmniej będę mogła powiedzieć twojemu ojcu, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Chcecie razem zamieszkać. Mhm. Okej, jesteście dorośli. Macie moje błogosławieństwo. Małgosia, to! O mój Boże, Max! O mój Boże! Ratuj mnie! Michał, skryję się za tobą, napręż mięśnie! Małgosia! Tato, daj sobie spokój, kocham Michała, Frania dała nam swoje błogosławieństwo. Proszę cię, zgódź się. Czy ty im dałaś swoje błogosławieństwo? Daruj sobie, numer z poczuciem winy nie działa na mężów. Kochanie, ale o co ci chodzi, no? Podjęli jakąś decyzję, tak? Podjęli decyzję, są dorośli i ja ją zaakceptowałam. A ja nie mam takiego zamiaru. Rozumiem, czyli tak na ślepo. Wolisz się z nią kłócić, zamiast wysłuchać i zrozumieć.